Sobota upłynie m.in. pod znakiem planszówek. Od 12 do 19 organizatorzy, czyli Centrum Kultury Muza i Lubiński Klub Fantastyki Ostatnie Przymierze zaprasza na Kości zostały rzucone, czyli dzień z planszówkami do sali błękitnej. O godzinie 12 spotkanie z Agnieszką Pajączkowską, która wydała książkę. Będziemy sprzedawać tę książkę opowieści ze wschodniej granicy, kiedy jeszcze przed wojną podróżowała, proponując mieszkańcom zdjęcia za opowieść. Bardzo ciekawe spotkanie, miałam okazję uczestniczyć w jej wykładzie, będąc w Miedziance na festiwalu, dlatego zaprosiłam ją również do Lublina. Wieczorem publiczność rozbawi Joanna Kołaczkowska, która wystąpi w muzycznym stand-upie Hrabina Pączek. Podczas sobotniego wieczoru babskiego odbędzie się z kolei finisarz wystawy Solo w duecie, a o swoich pracach opowiedzą Ewa Jasek i Dariusz Kames. Kolejny dzień festiwalu, czyli niedziela, upłynie pod znakiem warsztatów. Największą atrakcją są jednak warsztaty dla rodzica z dzieckiem i dlatego przygotowaliśmy balet dla mamy z córeczką, a także zajęcia z robotyki dla dzieci z rodzicami na sali błękitnej. Są też warsztaty tańca, na które zaprosiliśmy naszych gości z Ukrainy. Podczas Wiosny Kobiet na wszystkie seanse filmowe odbywające się 19 i 20 marca w kinie Muza dla Kobiet oferowane są bilety ulgowe. Będzie to 10. edycja imprezy.